Wolne media! Wolne media! Postanowiliśmy zejść z kanapy i przyjść tutaj symbolicznie pokazać, że nie zgadzamy się z polityką obecnego rządu i chcemy bronić wolnych mediów, bo to jest podstawa demokracji. To jest czwarta władza, która nam, prostym obywatelom, pozwala patrzeć władzy na ręce. Powinno to wszystko być procedowane przez 3 dni, a było procedowane przez 25 minut. Wniosek do prokuratury o przekroczenie uprawnień przez posła Babineta. Jestem strasznie chory, że tak się w moim kraju dzieje. Kolejne ograniczenie naszej wolności, nas wszystkich. Co się teraz wyprawia z narodem polskim, jak się niszczy młodzież, jak się niszczy dzieci. Staliśmy się już niestety państwem bezprawia. Chcemy żyć i chcemy wychowywać swoje dzieci w demokratycznym kraju. Ta wolność jest nam odbierana kawałek po kawałeczku. Żeby wreszcie telewizja partyjna przestała w Polsce już nadawać. Hańba! 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 Jak ktoś ogląda dzienniki w jedynce, to widzi, jaki tam jest przekaz. To jest przekaz całkowicie odbierający od rzeczywistości. To jest nie do zaakceptowania. Obudzimy się w takiej sytuacji, że już żaden protest nic nie da. Chcemy mieć pewność, że nasze dzieci będą miały możliwość w przyszłości życia w wolnym, demokratycznym kraju. Trzeba pokazać, że większość Polaków się na to nie zgadza, co się dzieje. Ubolewam, że moi wnukowie, moje dzieci zostaną tutaj i będą doświadczać tego, czego ja doświadczałem, będąc młodym człowiekiem. Obudźmy się, bo jak się nie obudzimy, to będzie za późno, już nic nie będziemy mogli zrobić.